Cześć, nazywam się Michał. Opowiem Wam o moim magazynie energii. Temat ostatnio bardzo popularny. Bardzo dużo ludzi go zakłada. Jedni chwalą, drudzy ganią, że się zwróci, nie zwróci. Ja zdecydowałem się na mój magazyn energii z powodu tego, że regularnie u nas, w naszej wiosce, nie ma prądu. Zakładając ten magazyn, chciałem mieć niezależność, a co za tym idzie, jeżeli będzie brakowało prądu, żeby mój dom działał normalnie. Zdecydowałem się na rozwiązanie Victrona. Wszystko z tych urządzeń, które tu zamontowałem, zrobiłem to sam. Oparłem magazyn o baterię LiFePO 4. BMS, który nimi zarządza na chwilę obecną, to jest BMS DALI 250 A. Ja tego aż tak bardzo nie obciążam. Dodatkowo jest tu założony BMS. Przepraszam, nie BMS, tylko balanser. Balanser służy do wyrównywania tych komórek. Victrony, które używam, to są Multiplusy dwójki, 48V, 3000VA. No i mam trzy, aby w pełni zasilić mój dom i automatycznie też trzy fazy. Dodatkowo steruję tym wszystkim cerbo, które łączy mi te wszystkie systemy w jedną całość. Rozwiązanie moje, które zrobiłem, działa to tak, że na początku pod moje Victrony podpiąłem do wejścia cały mój dom, znaczy wejście z wejścia z energetyki. Prosto weszły mi trzy fazy na Victrony, a z Victronów dopiero na wyjściu pierwszym dałem dom i niekrytyczne obciążenia, natomiast na wyjściu drugim dałem te rzeczy, które dość mocno obciążają system. Na przykład jak pralka, kuchenka trzyfazowa. Oprócz tego ja mam też podgrzewacz elektryczny. Wszystkie te urządzenia wypiąłem pod wyjście drugie. Działało to kilka miesięcy, jednak po jakimś czasie uznałem, że niepotrzebnie obciążam Victrony, dlatego że moja na przykład kuchenka elektryczna bądź na przykład podgrzewacz wody potrafił wziąć na przykład 18 kW w danym momencie. No i wprawdzie Victrony te na tyle potrafiły się przewymiarować, że nie wyłączały się, jednak to czasami robiło jakiś tam kłopot i niepotrzebny dla nich stres. Więc zrobiłem coś takiego, że Victrony zostały wpięte na dom, natomiast całą inną instalację, czyli w moim przypadku AC2, podłączyłem o termę, łazienkę, kuchnię, piwnicę, indukcję, wypiąłem przed Victronami. Licznik, który tu właśnie mruga, zlicza to wszystko, no i sprawdza, ile jest oddawanego prądu i ile zostaje wykorzystane przez dom obecnie. Po zmianie tym, czyli wypięciu dużych obciążeń przed Victronami, ich rozszyciu, stało się tak, że one praktycznie przestały być dociążane i one sobie, że tak powiem, pyrkają poza momentami, kiedy ładują baterie. Oprócz tych Victronów, które tutaj mam, pokażę Wam szybko. Mam też dwa falowniki SMA. Jeden 4-kilowatowy, drugi 6, co daje mi w instalacji niecałe 10 kW. I Victrony robią dla nich wyspę, co pozwala mi normalnie funkcjonować, gdy nawet nie ma prądu. One symulują dla nich
napięcie i pozwalają, by na przykład się bateria ładowała i by fotowoltaika działała normalnie. Na początku zastosowałem tutaj innego rodzaju baterie. Były to baterie dwie 24 spięte szeregowo. Niestety to rozwiązanie miało pewne minusy, a mianowicie nie brały się te baterie i nie do końca balansowały, przez to, że one miały dwa osobne balansery i dwa osobne BMS-y i nie działało to zbyt dobrze. Zdecydowałem się na zakup właśnie takich baterii. Obecnie płynie do mnie kolejna partia tego typu, aby rozszerzyć mój bank energii z 15 kW do 30 kW. Pozwoli mi to funkcjonować sprawnie przez kilka dni, nawet w zimie, przy kiepskiej pogodzie. Automatycznie obniży to mi napięcie w sieci, gdyż ładowarki biorą i pakują do baterii tą energię, a nie wysyłają do sieci. Dodatkowo zabezpieczy mój dom, no i pozwoli mi być, że tak powiem, elastycznym. Kiedyś, jak to wszystko wam rozrysuję, to podłączę się do Cerbo, pokażę, jak to ja skonfigurowałem. Cały mój system zabezpieczam w ten sposób, że przed moimi Victronami jest zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Dodatkowo, tutaj kabelek wisi, to jest czujnik temperatury. Na bateriach są jeszcze dwa takie czujniki, które są tak skonfigurowane, aby wyłączyć pobór, gdy weźmie i mi przekroczy jakąś tam temperaturę. Dodatkowo zarówno tutaj po stronie baterii mam tu włożone bezpieczniki 125 amperowe, tak samo bezpieczniki są włożone tutaj, bezpieczniki na każdą, które zabezpieczają każdy z Victronów i też są 125 amperowe. Ponadto BMS-a odpowiednio skonfigurowałem, aby nie wykorzystywać pełnej mocy tych baterii, bo one pozwalają na ładowanie i rozładowanie 280 amper, ale żeby one były używane w około połowie tego, aby po pierwsze zwiększyć ich żywotność, po drugie ze względów bezpieczeństwa, no i też nie ładuję tych baterii pod korek i nie rozładowuję ich do zera. Victrony mają taką funkcję battery life i polega to na tym, że jeżeli na przykład w dniu wczorajszym nie naładowało baterii do końca, a było to SOC ustawione na przykład 50%, to podbijają to SOC na następny dzień na 55%. I działa to bardzo dobrze w zimie, kiedy jest mało słonka, nie doładowuje baterii, no i weźmie to wszystko, funkcjonuje w ten sposób, że ta bateria wtedy nie jeździ od 100% do 20%, tylko jest utrzymywana ich mniej więcej napięcie, przepraszam, nie napięcie, tylko SOC w granicach między, powiedzmy, tam 70 czy 60% do właśnie 80-90%. Pozwala to w pełni funkcjonować całemu domowi, a baterie właśnie nie są do końca rozładowywane. Kable, które ja tu użyłem, to jest 70 mm2, zarówno te, które idą od Victronów do właśnie tego busbara, jak i od busbara do baterii. Jedni powiedzą 70 dużo, drudzy powiedzą mało, jednak to nie, ja nie mam takich strasznych kilometrów tego, że mogłem sobie na to pozwolić. Kupiłem raz, podpiąłem i zapomniałem. Dodatkowo w moim systemie mam tutaj zainstalowanego szanta,
Smart Shunta. On bierze mi, spina moje wszystkie baterie i rozłącznik też Victrona, który jak coś tam serwisuje przy nich, to biorę i go rozłączam. Jak jesteście zainteresowani takim rozwiązaniem, ewentualnie tym, co ja tu robiłem, żebym coś wam więcej opowiedział i jak to konfigurował, to może to gdzieś tam wezmę i zawrę w następnym filmie. Przez to, że tutaj bez przerwy coś zmieniam, dokładam, to nie jest jeszcze poukładane w idealny sposób, ale już działa ponad pół roku i ja tu jeszcze coś tam bez przerwy mówię, uaktualniam. Natomiast tutaj mam kolejny licznik, na razie jest wyłączony, pod pompę ciepła. Będę ją uruchamiał, a chciałem, żeby Victron o niej, że tak powiem, osobno wiedział i żeby osobno mi zliczał wszystko, ile prądu pobrałem i co z nim się dzieje i jakie mam obciążenia. No to pozdrawiam was serdecznie. Cześć.